Jeżeli zauważamy niewłaściwe zachowanie swojego dziecka w internecie, typu, no nie wiem, samemu angażowanie się w cyberprzemoc albo cokolwiek innego, awantura nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo to się skończy na takiej próbie sił i przepychance. Natomiast dobrze jest przygotować się do takiej rozmowy i przeprowadzić ją na spokojnie. To znaczy przede wszystkim jednak wychodzić z takiego założenia jak sąd, domniemania niewinności. To znaczy tego, że dziecko zrobiło coś dlatego, że nie pomyślało, a nie dlatego, że naprawdę chciała na przykład kogoś skrzywdzić. Czyli jak mamy takie domniemanie niewinności gdzieś tam w mózgu, w wyobrażeniu, to jest nam łatwiej porozmawiać z dzieckiem na spokojnie, zamiast od razu wchodzić na wysokie C i robić awanturę. Dobrze jest, jeżeli udaje nam się prowadzić tą rozmowę w ten sposób, że opisujemy, co zaobserwowaliśmy i zadajemy pytania takie, żeby dziecko samo wyciągnęło z tego wnioski. Czyli nie, że my dajemy kazanie dziecku, tylko że zadajemy takie pytania, żeby dziecko samo te wnioski wyciągnęło. Naprawdę to jest, ja wiem, jak bardzo to jest trudne, ale w tym właśnie mogą nam pomóc na przykład pytania sokratejskie. Można je znaleźć w różnych miejscach w internecie. To są takie właśnie pytania, taki rodzaj pytań, który skłania naszego rozmówcę do samodzielnego wyciągnięcia pewnych wniosków, czy do spojrzenia na problem naszymi oczyma. Więc polecam tą metodę pytań sokratejskich. Jest trudna, ale warto zainwestować w to, bo jest efektywna. Tak.